widzowie, jest mega duży problem, nie będę ukrywać, ale wyspa Slendermana bardzo, ale to bardzo zmieniła się od ostatniego odcinka. Patrzcie, co tam się dzieje. Jest cała zarośnięta jakimiś pajęczynami. Ja w ogóle podszedłem sobie przed chwilą bliżej i tam są jeszcze jakieś dynie, jakieś groby. W ogóle ona się zmieniła. Wygląda, jakby była wyspą, która jest totalnie zmieniona na takie, na Halloween po prostu. Ale zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto, a dodatkowo możecie wbić na drugi kanał. Tam są vlogi, będą się, znaczy pojawiają się tam, może nie jakoś mega często, ale pojawiają się, więc jeżeli ktoś chce pooglądać sobie vlogi, no to zachęcam tam wbić. Link też jest oczywiście w opisie, tak samo jak do Instagrama i do wszystkich innych rzeczy, zachęcam. Ale słuchajcie, zanim rozpoczniemy to wszystko, to ja, no mnie szlak trafia, jak widzę, że to dalej tutaj stoi. Ta wróżka nie potrafi tego sprzątnąć, więc ja tak tego nie mogę zostawić. Zanim zaczniemy robić o tej wyspie, tam pójdziemy do niej i ogarniemy, co się tam dzieje, ja idę do tej wróżki jej nagadać, niech ona w końcu sprzątnie ten walony syf, który zrobiła przed tym, bo to już tam stoi od, nie wiem, od samego początku, chodź tu, siema, słuchaj, jest problem, który mi się mocno nie podoba, no, Szczypsonek, słuchaj, sprzątniesz w końcu te swoje rzeczy tam sprzed naszego domu, bo mnie to, no, po prostu nie będę ukrywał, ale denerwuje mnie to, że to tam dalej jest, nie? No, dawno się nie widzieliśmy, czy, no kurde, chodź, bo mnie zaraz szlak jasny trafi, krew nagła zaleje, nie wytrzymam po prostu. Musisz to sprzątnąć, bo to ciągle tu wadzi, ciągle jest to tutaj, no, totalnie niepotrzebne, przy naszym pierwszym spotkaniu, tu. Widzisz, bekon zrobiłaś, już pleśń jest na nim. Masz to sprzątnąć, bo ja tego nie będę sprzątać. To jest twoje. No co? No przecież mamy... Kurczę, to jest przed naszym domem. No weź to sprzątnij stąd, ja tego tu nie chcę. Chcesz staruszkę do... Dobra, kurde, niech ci będzie. Ja to podniosę za ciebie, zaniosę ci to na chatę, ale żeby mi to było ostatni raz, masz nie śmiecić tutaj normalnie przed tym domem, jak chcesz. A wiesz co, dobra, mam inny pomysł. Ja ci dodam po prostu przed twoją chatę, przed twoje wejście. Zobaczymy, czy ci będzie tak z tym wygodnie. Dobra, tu. Masz to, tu jest jakieś kurcze do siedzenia, proszę bardzo. Tu bagietę masz tutaj na bok, jakieś tutaj inne. O, to proszę bardzo, o. Jak ty, draniu jeden hultaju, no co? Ale to przez tyle dni to było przed naszym domem, a teraz ci to nagle przeszkadza? I tak możesz przecież wejść do domu, poza tym masz jeszcze drugie wejście, o co ci chodzi? Możesz sobie siąść, ładnie posiedzieć, zjeść sobie bekon spleśniały. Jeszcze rzuca ci eliksir, no jasne. Dobra, jakie eliksir? Przecież ty nie masz żadnych eliksirów. Co z ciebie zawiedzi, znaczy wróżka. Masz tylko babeczki, które w ogóle też, to patrz jaka pleść się od góry zrobię. Dobra, nieważne. Ja mam pytanie bardzo ważne. Czy ty coś wiesz na temat tej wyspy, która jest tutaj obok? Co? O, właśnie. No, widzisz, ja tak coś czułem, że ty coś dla mnie będziesz miała. To Slenderman, no. No wow, no któż by się spodziewał, zła osoba, ale jakiś, albo jakiś stwór, no tak, ale wiesz dlaczego ona się tak zmieniła ostatnio, bo ona normalnie tak się nie powinna chyba zmieniać, nie, czy co, nie mam pojęcia. To niezła z ciebie wróżka, powinnaś wiedzieć takie rzeczy. Nie wiem, nic nie wiesz na temat tej wyspy? Ale coś, dobra, co podejrzewasz? Dobra, słuchajcie, mam jakieś podejrzenie z wróżki. Aż po prostu, czekaj, aż się przygotuję, bo chyba tutaj padnę z wrażenia, uwaga. Możliwe, że coś w środku wyspy się znajduje. Padłem z wrażenia po prostu, no niemożliwe, jak ty do tego doszłaś? Jak to? No dobra, przestań, nie bij mnie już. Może podniem, no dobra, ale gdzie ja mam szukać, co? Twoim zdaniem, jak to tam wygląda? W sensie, ja nie, znaczy nie wiem, co tam jest na niej w sumie, nie wiem. Mam rozwalać ten obsydian, no mam niby diamentowy kilof, ale czy to wystarczy? Szukaj wejścia? No myślisz, że takowe wejście będzie po prostu? To muszę rozkopać coś chyba, nie? Ono musi być ukryte na pewno. No dobra, no czyli masz jakieś... No dobra, no jest ukryte, dobra. Dobra, nieważne. W każdym razie dięki za pomoc. Sprzątnij sobie, umyj sobie tą patelnię, bo Jezu, wali od niej już niesłychanie. Więc te... Co czekaj? Co jeszcze? Slenderman to demo, jedna sprawa. No słucham. Jaka jest jeszcze sprawa? Następnym razem... Tak. Co następnym razem? Następnym razem sprzątniesz po sobie. Trochę za to głupio starszy. Dobrze, przepraszam, okej? Okay? Mogłem nie być taki nachalny, ale nie powiesz mi chyba, że zostawienie brudnej patelni przed domem było odpowiedzialne. Jak na staruszkę powinnaś już wiedzieć. Czy ja wiem? No jasne. I co jeszcze? Może powinienem umyć za ciebie, co? Smaczny bekonik. No nie wiem, czy to... No to dobra, jedz go na moich oczach teraz w tym momencie, jak jest taki smaczny. Ja poczekam. I on już tam stoi przez 2 tygodnie. Że on już jest spleśniały, widać to na pierwszy rzut oka, że już mu się białe po bokach robi. A ty, no bo teraz jest zimno, to sobie go usmasz, proszę bardzo, sobie go usmasz. Albo na słońce wystaw, czy co, nie wiem, no mnie to nie obchodzi. Ja ci dam, dobra, nieważne, nie, dobra, przepraszam jeszcze raz, no dobra, no nie bij mnie, no co ja ci zrobiłem? To ty robisz, dobra, przepraszam, okej, okay? Już nie będę. Po prostu następnym razem nie zostawiaj nic przed domem, bo...
bo ja lubię porządek, a przeprosiny przyjęte, jasne, dobra, trzym się, lecę zobaczyć na tą wyspę, co tam się kryje. Dobra, widzowie, idę na tą wyspę, słuchajcie, musimy ją przejrzeć, ona totalnie strasznie wygląda, są mnóstwo dyni, jakieś kurcze krzyże i inne dziwne rzeczy, mnóstwo pajęczy, o, tu jest jakaś tam wyspa Slendermas, chłop sobie podpisał wyspę nawet, jaki on jest po prostu samolubny, zagarnął ją dla siebie, tak być nie może, tylko ja teraz muszę ogarnąć, czy on w ogóle jest gdzieś na tej wyspie, czekajcie, ja ostatnio jak strzeliłem łukiem, o kurde, jest tam, widziałem go, czekajcie, kładę się w trawie, w trawie się kładę już. Czekajcie, musimy ogarnąć, gdzie on tam jest. Czy ja go stąd widzę? No tak średnio przez tą trawę go widzę, ale tu się połóżmy. Tu się połóżmy i teraz tak, czy tam gdzieś on jest? O, widzę, że tam gdzieś biega, widzę, jest. Dobra, musimy poczekać, aż on wyjdzie z tej wyspy, bo ja nie mogę tam wejść, jak on tam jest. To przecież jest całobójstwo chyba, nie? Tak jak sobie tam pójdę z nim się bić i tak dalej. Dobra, on idzie gdzieś tam, czekajcie, ja tutaj się skulę. Mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczy, aż się położę, na pewności. Dobra, to kładzenie to jest w ogóle OP, bo ja mogę się fajnie schować wtedy. Dobra, gdzie on poszedł? A nie, jest tam dalej. Kurczę, no! Idźcie, bo ja chcę iść na tą wyspę. O nie, on idzie w stronę domu. O nie, czekajcie. To jest nie... To ostatnio tam szyby rozbił i ja ostatnio musiałem te szyby naprawiać. Naprawiłem wszystkie szyby, ale to mi się nie podoba. Ja nie muszę iść zobaczyć jeszcze, zanim pójdę na tą wyspę, co on tam zrobi, bo nie mogę pozwolić na to, że będzie kolejny raz nam szyby rozwalać, czy inne takie. Ty, on dynie rozstawia. Co jest? Co to jest za Halloween? To jest przebieranie z jakiś na Halloween. Ja nie wierzę w to, że to jest jakiś Slenderman, który nam tutaj grozi. Przecież on dynie rozkłada. Patrz, jak całe drzewo zadynił. Albo zadymił nawet, można by było powiedzieć. Dobra, o nie, dobra, czekajcie, ja mam bardzo niebezpieczną pozycję tutaj. Ja muszę gdzieś tutaj się przejść, tak żeby mnie po prostu nie zauważył. Gdzieś boczkiem sobie tutaj obserwować jego działania, poczynania. Dobra, widzę, że tam coś... Ile on tych dyń postawił? No przecież to jest za dużo, to jest w ogóle nieestetycznie, jak chłop się nie zna na robocie, nie? Nie, to jest... No jeszcze na środku, no nie. Sprzątnąłem ledwo, co sprzątnąłem stół od tej wróżki. I kolejne rzeczy są na tej drodze. Jakieś dynie, kurde, inne. Dobra, czekajcie, bo on idzie w moją stronę, musimy tutaj szybko przejść. Szybko zrobimy tak. O, dobra, naprawiłem to. Dobra, gdzie on? Co? No nie, no i przez całą ścieżkę naprawdę będzie rozstawiał te dynie. Naprawdę, przez całą ścieżkę. I ja ledwo, co sprzątnąłem stół razem z tą brudną patelnią i teraz... O, jakaś tabliczka. Halloween. No jasne, Halloween. No, zabawa trwa, kurczę. Jak to było, cukierek albo psikus. No jasne, że tak. Dobra, czekajcie, o co tu ten świeżnik? A on to chyba postawił ostatnio na odcinku, dobra. I co, i on naprawdę będzie teraz dynie rozkładał nam po całej wiosce? To jest właśnie jego cel teraz, na ten moment? Że właśnie sobie przyjemną dynię postawić i tak dalej? No, ciekawe. Dobra, widzowie, ja jestem schowany tutaj przy kowalu i widzę, co on robi. I on tam coś teraz z netheraku chyba stawia. To nie wygląda dobrze, bo on może to chcieć podpalić. No nie, no dlaczego on to podpala? Przecież to może się zająć cała chata tam. Nie, ja muszę to zgasić. Mam wodę, więc ja to wodą zgaszę chyba, bo nie wiem. Czekajcie, ja tam... Nie, no przecież to się zaraz... No nie, no już się zajęło. Ja, no podpalił to. Ja, cała chata nam się pali. Nie. No kurczę. Co on narobił? Szybko tu wypływać. Co ja tak wolno w tym pływam? No proszę, Czy on tutaj jest? Czekajcie, bo ja słyszałem jakieś bloki stawiające się. Nie wiem, czy to on tutaj to ugasił, czy co? Co jest? Czekajcie. Nie ugasił tego, ale tu się dalej to, kurde... Dalej to się kopci. No nie, no ja wyszedłem na górę i muszę schodzić na dół, bo tu się zajęło to całe. Dobra, pytanie, czy w środku coś jest teraz, kurczę, czy nie? Nie, dobra, w środku nie, dobra, ale tyle siana tu by było do spalenia. Nie, dobra, to nie był jego dobry pomysł, to bardzo niefajny pomysł halloweenowy, że tak to ujmę, dobra, okej. To było bardzo niemiłe, Slenderman, ja nie wiem, gdzie on... Jest tutaj obok, dobra, czy on dalej gdzieś podpala jakieś te netheraki, bo jak tak, to niedobrze, bo zjara całą wioskę zaraz, dobra, on tu robi nam wystrój halloweenowy, to jest tragedia, on mi się nawet nie podoba ten wystrój, on jest byle jaki, wszyscy dynie stoją na ziemi po prostu, nic więcej, dobra, wiecie co, ja wykorzystam ten moment i po prostu pójdę do tej jego bazy, bo wydaje mi się, że bez sensu jest tutaj ciągle za nim łazić, skorzystamy z tego, że on akurat teraz jest zajęty innymi rzeczami i będziemy mieli święty spokój na wyspie, żeby tutaj coś ogarnąć, więc uwaga, mamy tak. Nie wchodzić, wyspa Slendermana, okej, dopisał jeszcze jedną tą, oczywiście łamiemy ten zakaz. Tutaj jest łódka, nie działa, coś tam, dobra, wiadomo, że łódka nie działa. Znaczy, łódka nie działa, zrób most, coś tam ten. Dobra, mamy mnóstwo tych dyń i okej, wróżka mówiła o tym, że mamy tutaj jakiegoś przejścia szukać, bo coś tutaj prawdopodobnie może być, więc ja szukam przejścia. Gdzie ono może być? Gdzieś pod pajęczynami, czy coś tego typu może, czy coś tak, czy, nie wiem, w sumie za bardzo, nie wiem, gdzie mógłbym tutaj szukać jakiegokolwiek przejścia. Więc nie wiem, pod jakimś grobem.
Nie no, tu nic nie ma. W sensie, no chyba, o, albo tu? Może tu, może tutaj, może tutaj coś będzie, może, może kurczę. Ciężko by było się tu dostać, bo za tym jaką... Albo może pod lawą, ej, może być pod lawą w sumie, może pod lawą coś być. Dobra, jeszcze tutaj się rozejrzę, ale tutaj nic nie widzę, pod żadnymi pajęczynami nic. Dobra, może być pod lawą chyba. Ej, tu w ogóle... To wygląda podejrzanie, to miejsce, okej? Okay? Tutaj, że ta lawa tak spływa. Wszędzie jest równa, tylko tutaj spływa. Tutaj coś musi być. Pytanie co? Czy, dobra, muszę tam, muszę wskoczyć, nie? Tylko ja się boję, że się spalę. Ale mam wodę na szczęście, więc jakby co to na dole sobie postawię to. I wiecie co, żeby z większym impetem... Dobra, skaczemy od razu. O, jest tu coś, o kurde, dobra. Jesteśmy w środku, on tam jest na górze, więc mam nadzieję, że... O kurde, on tam gdzieś lata. Dobra, mam nadzieję, że tu nie przyjdzie, i że po prostu możemy tutaj sobie siedzieć i chillować bombę, że tak to ujmę, dobra. Idziemy jakimś korytarzem, ja nie wiem, co to jest w ogóle, ale jest tutaj coś ewidentnie. Nie, znowu lawa jakaś. O kurde, tu coś jest. Dobra, schodzimy powoli. Co jest granec? Co on to ma za bazę? Co to tu robi? Co tu są za jakieś świeczki w czaszkach? Ej, dobra, to jest nienormalne. Co chłop tu ma? Tu jeszcze jakiś, kurczę, ogrzewanie, jakiś piec. Jakiś telefon ma nawet. Po co mu telefon? Po co Slendermanowi telefon, przepraszam bardzo? Na co mu takie cuda nauki? Dobra, ma jakieś paliwo, ale ma puste paliwo. Czyli możliwe, że on zbiera paliwo teraz na coś, czyli do czegoś może mu być potrzebne. Pytanie do czego? Jest też Ender skrzynka, ale w środku nic nie ma, no bo to jest moja, w sumie nic do niej nie włożyłem, więc możemy sobie tutaj włożyć nasiona na przykład. Dobra, mamy tutaj koronę. Co to za korona? W sensie po co ona tutaj? I jakby czyja to korona? Dlaczego ona jest w jakiejś tutaj gablocie i tak dalej? Nie wiem, totalnie nie rozumiem. To mnie zastanawia, dlaczego to tutaj jest? Dlaczego tutaj jest kryształ Endu? Po co mu ten kryształ Endu? I o co chodzi? No on ma jakieś tutaj moce w ogóle Endermana i jakoś sobie tutaj robi takim i tak dalej. I to jest mocno podejrzane, że on takie rzeczy może robić. Tutaj czaszka, jakaś świeczka w czaszce do oświetlenia tutaj chyba to jest po to. Jakiś... Ej, dlaczego ten globus jest taki mało kolorowy? Czy to jest jego plan na cały świat, żeby on był taki mało kolorowy, żeby sprowadzić totalną zagładę na ten świat i zrobić, żeby on tak wyglądał? Ja mam nadzieję, że nie, bo to nie wygląda dobrze, ale tutaj, ale jest śnieg na górze, mimo wszystko dalej jest. Pytanie, czy jest z dołu? Dobra, nie, coś słyszałem, ale nie ma tu długo. Dobra, mamy spokój póki co. Nie no, słyszę, jak chodzi gdzieś chyba na górze. Nie no, niech tu nie przychodzi, niech się da rozejrzeć mi tutaj. Dobra, tu są jakieś... To co to jest? Co to ma być? Jakieś wiedźmy to jest, czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Ej, dobra, tu jakiś pająk w ogóle, który wygląda jakby podawał miód, jakby to był jakiś dozownik do mydła na przykład, czy coś tego typu. Dobra, mamy też safe, ja jestem ciekaw, co jest za safe'em, to musimy sprawdzić. Tu jest w ogóle jeszcze jakaś książka, czy coś, nie wiem, takie raczej bazgrały, więc są napisane. Kurde. O, nie, to nie był dobry pomysł tam zaglądać. Ale się wystraszyłem, że on tam stoi, nie? Dobra, czekajcie, musimy tam jako. Ja muszę to przejść. O kurde, znikł. Co tam jest? Co to jest za miejsce w ogóle? Co tu się dzieje? Co jest grane? Dobra, przechodzimy tutaj. On sobie gdzieś chyba poszedł. O! Czy on mnie widział przez tą wodę? Nie, błagam. Nie widziałeś mnie. Szybko kopiemy się tutaj na bok. Muszę sobie zrobić jakąś drogę ucieczki czy coś. Ja nie wiem, jak stąd wyjść w ogóle. Ja nie wyjdę teraz tędy tą lawą. Przecież nie wykopię się tamtędy. O, nie. On tu idzie. Dobra, to zamurowuję. Nie wyjdę stąd przecież. Nie wyjdę stąd. Jak to jest możliwe, że on tutaj w ogóle... Nie, co jest? Był tu obok, jest tu obok. Dobra, nie wiem co z nim teraz, ale dobra, chyba sobie poszedł. Możemy wrócić, okej, dobra, wracamy z powrotem. Tam musi być jakieś wyjście z drugiej strony, tak mi się wydaje. Tam gdzieś przy tej wodzie, czy coś tego typu. Kurczę, jest tu, dobra, ja gdzie mam się schować w ogóle? Co jest grane, jak ja mam to zrobić? Dobra, właśnie patrzę w ten kryształ, przechodzimy szybko tu. Zamykam to za sobą. Teraz tak, co my tu mamy? Szybko musimy zrobić research. Tu są jakieś cukierki w ogóle. Na Halloween chyba, czy coś tego typu. Jaki duch, jak się wystraszyłem go! Nie, dlaczego tu są takie rzeczy w ogóle? Jakąś maskę ma. Ej, to jest ta... Czy to jest to, dzięki czemu on się może tak teleportować i tak dalej? I kurczę, tu są dwa miejsca. A on się teleportuje aktualnie. Może to robić, więc ma jeszcze jedną taką. Ej, to jest przerażające. Jest też jakiś miecz w ogóle wbity w kamienie. O co tutaj chodzi w ogóle? Tu są jakieś przejścia dalej do... A to jest chyba wyjście! To jest... Dobra, to jest wyjście! Dobra, ja wypływam stąd, wypływam już...
Czy tu się dało tak po prostu wpłynąć bokiem? Ja jakimś wejściem przez lawę wchodziłem, a tu się dało tak zawsze wejść? Ja nie mogę, dobra, łatwo. Ale jak... O kurczę, jest tam akurat. Dobra, czekajcie, zobaczmy sobie, co on tutaj planuje. Na szybko, tak możemy być troszkę chwilę pod wodą. Dobra, on coś tutaj kmini, będzie rozstawiał chyba dynię czy coś tego typu. Nie wiem za bardzo, ale musimy chwycić sobie lekko powietrza. Mamy powietrze, o kurde, on się teleportuje tym. Co on robi w ogóle, co jest grane? O! On wyszedł na zewnątrz? Nie, nie ma go tutaj. Dobra, ja nie wiem, gdzie on się teleportuje. Dobra, w każdym razie dowiedzieliśmy się czegoś. Ja zabieram to, żeby on tutaj nie wiedział, że ja znalazłem to przejście. On mnie niby widział tam, ale może sobie wyobraził, że nie wiem, że może miał zwidy na przykład, nie? I może jednak uzna, że wcale tego nie widział. W każdym razie ja sprawdziłem tą wyspę. Czego tam widziałem? On tam jest. Dobra, nie, to jest niemożliwe. On na pewno wie, że ja tam byłem na tej wyspie. Mamy totalnie przekichane. Ja się boję tego, co się wydarzy. Stoi i się patrzy na mnie. Dobra, ja mam dość. Wchodzimy do domu. Ja muszę jakiś bunkier zbudować, ja muszę jakąś bazę ukrytą zrobić, coś tego typu, bo ja nie wyobrażam sobie dalej walki z nim, skoro on ma bazę, ja wchodzę i on wie o wszystkich moich ruchach, które są wykonywane. To mnie przeraża za bardzo. Ale dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że Slenderman nic mi złego nie zrobi, skoro odkryłem jego tajną bazę.